Dzień dobry, witam Państwa w programie O tym się mówi. Piotr Pawłowski. I Joanna Wrzykowska. Witam naszego pierwszego gościa, Sylwia Jaroszewicz, pisarka i bibliotekarka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu. O pisarstwie to zaraz powiemy, ale zaczniemy od bibliotekarstwa. Proszę powiedzieć, czy to jest taki wybór na zasadzie, jeżeli będę pracowała w bibliotece, to zawsze będę blisko dużej ilości książek, czy jakieś zupełnie inne motywacje? Wie pan, to tak naprawdę bibliotekarstwo ja wyssałam z mlekiem matki, ponieważ moja mama jest bibliotekarką. W naszym domu zawsze było bardzo dużo książek. Rodzice bardzo dużo nam czytali zawsze i stąd gdzieś tam zawsze wynikała we mnie ta miłość do czytania, do pisania, no i do pracy z książkami. Praca z książkami nie kończy się jednak samą pracą z książkami, czyli wypożyczaniem i propagowaniem literatury, bo wzięła się Pani za pisanie. I tu musimy Panią chwalić, jesteśmy bardzo z tego dumni. Kolejna nasza koszalinianka fantastycznie sobie radzi na trudnym rynku księgarskim. Ale zanim zaczniemy o pisaniu opowiadać, musimy pewne sprawy wyjaśnić. Mianowicie... Nazywa się Pani Sylwia Jaroszewicz po mężu, natomiast książki konsekwentnie podpisywane są panińskim nazwiskiem, Sylwia Waszewska. Nie chciała Pani zmieniać już tego nazwiska, już była Pani okrzepnięta w jakiś sposób na tym literackim tle, żeby już nie zmieniać? Dokładnie tak jak Pani mówi, ja wcześniej wydałam dwie książki już pod tym panińskim nazwiskiem i kiedy mieszkałam w Gdańsku przez 10 lat, pracowałam też jako dziennikarz. Artykuły ukazywały się właśnie pod moim tym nazwiskiem, Waszewska, panieńskim. I będzie Pani chyba działać już pod tymi dwoma nazwiskami, czyli prywatnie Jaroszewicz, a w książkach Waszewska. I proszę Państwa, szukamy tak. W księgarniach właśnie książek z nazwiskiem Waszewska, a że warto szukać, to będziemy o tym mówić. Chciałabym, żeby Pani nam trochę o tych książkach opowiedziała, bo no niestety, wstyd się przyznać, ale nic, nie wiem jak Piotr, ale chyba też nie czytaliśmy Pani. Także proszę nam przybliżyć, czy to są książki powiązane tematycznie jakoś? Jak Pani bierze się za pisanie? No i czy te pierwsze książki to jest wynik Pani pracy dziennikarskiej? Bo przynajmniej jeden tytuł na to wskazuje. Tak naprawdę to te książki, trzy, które zostały wydane, są każda o czymś innym. Pierwsza to była powieść młodzieżowa pod tytułem Gabriel i Fantazja. I była to raczej taka powieść obyczajowa o chłopaku uzależnionym od narkotyków, od heroiny. I od dziewczyny, która próbuje go wyciągnąć z tego nałogu. Druga książka natomiast, Eliksir Sopotu, już bardziej była związana właśnie z takim fachem dziennikarskim, ponieważ był to bardziej taki reportaż o mieście. Natomiast ta trzecia książka teraz, która się ukazała w krakowskim wydawnictwie Initium dwa dni temu, to jest zupełnie już coś innego. Jest to książka fantazy związana z kulturą Japonii. Nad tą książką pracowałam ponad 3 lata. Zbierałam bardzo długo materiały do niej, bo jest to książka na tle historycznym. I też bardzo dużo musiałam dowiedzieć się o broni, o kulturze, o kulinariach tego kraju, żeby stworzyć takie godne zaufania dla czytelnika tło. To zanim powiemy o samej książce, bo troszeczkę to jednak o niej wiemy, to chciałem Panią zapytać w ogóle, skąd się wzięło pisanie, bo w takim rzemiośle dziennikarskim często wydawanie książek jest czymś zupełnie naturalnym. Znaczy zbieramy materiał, mamy pomysł, jest wydawca i tak dalej. Natomiast jak było Pani w przypadku? Z jednej strony u mnie to na pewno łączy się z pracą dziennikarza, ponieważ ja pisałam i tworzyłam jakieś materiały dziennikarskie od zawsze. Natomiast też pisanie to dla mnie jest taki prywatny azyl. Taka troszeczkę może ucieczka od rzeczywistości, swój świat, w który można się zagłębić, rozwijać swoje pomysły. Tych światów, jak Pani mówi, jest wiele, bo rozstrzał tematyczny jest ogromny, ale na początek proszę nam powiedzieć, jak Pani pisze, bo każdy literat pisze inaczej. Jedni piszą w gwarze, drudzy w ciszy, jedni na stojąco, drudzy się zaszywają gdzieś tam w swoim miękkim fotelu i jeszcze mają na kolanach kota. Jaka jest Pani metoda na pisanie? Na pewno lubię pisać w domu, w ciszy i to też nie zawsze jest tak, że mam zawsze taki przypływ inspiracji właśnie. Najlepiej pisze mi się wieczorem, po kąpieli, kiedy już jestem taka odprężona.
Tak mi się wydaje, że to tak jest u mnie. Taki czas relaksu to czas twórczy. Tak. Zastanawia mnie ta tematyka, pani Sylwio, no bo jednak rozstrzał jest ogromny. Od współczesnej obyczajowej literatury, przez taką troszkę może reportażową, opowiadającą o współczesności, po sięganie po historię i to historię Japonii. Skąd taka wielka rozbieżność i czy jest coś, przy czym pani chce zostać na dłużej? Czyli oczywiście teraz jakie plany na dalszą, na następną książkę? Tak naprawdę Japonia to jest ten temat, który od zawsze mi towarzyszy. Kiedy byłam w gimnazjum, zaczęłam się interesować mangą i anime. Dużo oglądałam właśnie tych produkcji japońskich. I stąd wzięła się u mnie taka miłość do tego kraju. Zaczęłam interesować się tym krajem, czytać dużo, oglądać na ten temat. Moim marzeniem wielkim jest pojechać kiedyś do Japonii. I myślę, że ta tematyka tak naprawdę na dłużej ze mną zostanie. A to, nad czym teraz pracuję, też jest związane z Japonią, tylko to bardziej będzie taki thriller psychologiczny, kryminał. Pomówmy przez chwilę o fantasy, bo to jest taki gatunek, który jest no, trudny, ponieważ ciężko jest powiedzieć w nim coś nowego. Co nowego pani chciała powiedzieć? Z jakim założeniem usiadła pani do pisania? Trudne pytanie mi pan zadał. Tak naprawdę nie zastanawiałam się nad tym, co nowego chciałabym powiedzieć, tylko tworzyłam tą książkę na początku dla siebie, ponieważ robiłam coś, co mnie interesowało, co mnie pasjonowało, to pchało mnie do przodu. I myślę, że ta książka tak na samym początku powstała tak naprawdę dla mnie. Jakich ma pani mistrzów pisarskich? Pisarskich, może dziennikarskich? Bardzo cenię na pewno Olgę Tokarczuk. Lubię też pisarzy japońskich, Hiromi Kawakami, Ruth Ozeki. Czytam tak naprawdę bardzo dużo, bardzo różnej literatury. Lubię też książki historyczne, na przykład Kena Folletta czy Falconesa. No bardzo wiele. Tak naprawdę u mnie ta rozbieżność literacka i czytelnicza jest bardzo duża. Skoro wspomniała pani Olgę Tokarczuk, to będąc w koszalnie noblistka powiedziała, jeszcze przed oczywiście Noblem, powiedziała, że dla niej pisanie, przynajmniej tych książek, które w ostatnim okresie tworzyła i tworzy, to tak naprawdę poszukiwanie. Poszukiwanie tematu, poszukiwanie źródeł, poszukiwanie wątków, bohaterów. Jak pracuje się 3 lata nad książką, gdzie jak sądzę, musiała pani sięgać do bardzo wielu źródeł i dowiadywać się bardzo wielu rzeczy, które są tak naprawdę poza zakresem dostępu Europejczyka? Na pewno szukanie tych materiałów nie było łatwe, natomiast kiedy ktoś się czymś pasjonuje, to robienie tego to jest przyjemność i szukanie informacji o broni, o ubiorach, o kulturze, o literaturze tamtejszej, bo też właśnie w książce są haiku śmierci w kilku rozdziałach. No nie było to łatwe na pewno, ale tak mnie to pasjonowało, że cały czas to robiłam, cały czas szukałam tych informacji. Kto jest pani pierwszym czytelnikiem, a może też pierwszym krytykiem? Czy bliscy, bliscy w rodzinie, bliscy znajomi wyrywają te pierwsze kartki sobie i mówią: pokaż Sylwia, co napisałaś, ja ci powiem, czy to działa, czy to jest fantastyczne? Tak, moi bliscy są pierwszymi czytelnikami, moi przyjaciele. Tą książkę o Japonii, Imiona śmierci, pierwsza przeczytała moja mama. Ale był tam element krytyki, czy od razu było tak, to w punkt, córeczko, masz rację, pisz dalej? Nie, zawsze moi znajomi i moja rodzina są ze mną szczerzy, mówią, co im się podoba, co należałoby poprawić, nad czym jeszcze trzeba popracować. Później, jak już wysłałam książkę do wydawnictwa, również jakiś czas pracowaliśmy nad nią z redaktorem. Też przeszła ona jeszcze dwukrotne poprawki i dopisywanie. Także czasu, od kiedy ta książka miała pierwszą wersję, a ta, w której się teraz ukazała, sporo minęło i są to jakby zupełnie dwie różne wersje. No i teraz będzie pani ekspertem od Japonii, być może Japonii współczesnej lub historycznej, albo przynajmniej broni japońskiej. Ma pani taką świadomość, że twórca, który pisze o rzeczach rzadkich i nie wchodzi w buty innych twórców, natychmiast staje się ekspertem od tej dziedziny. I jak pani napisze następną książkę, nie będzie o Japonii, to krytycy powiedzą, no ale miała być Japonia. Myśli pan, że tak właśnie się ludzie przywiązują no, do danego tematu? Ja trzymam kciuki, żeby tak nie było, ale znam paru pisarzy, którzy mają kłopot z wyjściem z jakiejś tematyki. Może tak być, natomiast
Ta książka, nad którą teraz pracuję, również jest związana z Japonią, tylko już z bardziej współczesną. A proszę powiedzieć, jak się wydaje książkę w pandemii? Bo to jest tak, że zwykle wydawnictwo ogłasza datę premiery, książka ukazuje się na rynku, najczęściej w wiodących sklepach internetowych i stacjonarnych. No a potem są słynne spotkania z czytelnikami, gdzie twórca dowiaduje się rzeczy o swojej książce, o których nie miał pojęcia na ogół. Przynajmniej tak mówią pisarze. Czy zna Pani ten plan promocji? Czy jest szansa na to, żeby nie wiem, w drugiej połowie roku na przykład te warunki wróciły? Mam taką nadzieję, że będzie można się spotkać z czytelnikami na żywo i na żywo podyskutować z nimi. Natomiast, tak jak Pan powiedział, wydawanie książki w pandemii nie jest do końca łatwe. Tych możliwości jest mniej, promocyjnych zwłaszcza, ponieważ tak naprawdę wydając książkę o Japonii mogłabym się zwrócić do konwentów na przykład mangowych czy historycznych. Tutaj w tym momencie tej możliwości nie ma. Natomiast tak jak Pan powiedział, mam taką nadzieję, że w lato te warunki normalne wrócą, że będzie można spotkać się jednak z ludźmi na żywo. To jeszcze na koniec taka prośba gorąca. Może nam Pani powiedzieć dwa słowa więcej o swoich planach wydawniczych, nie o tej pierwszej książce, nad którą Pani teraz pracuje, bo domyślam się, że ma Pani również inne projekty. Ma Pani jakiś taki kierunek swojej twórczości już obrany? Na przykład literatura współczesna? Nie, jednego kierunku swojej twórczości nie mam obranego. Myślę, że to, nad czym w danym momencie pracuję, to jest to, co mnie w danym momencie interesuje tak naprawdę. I nie chciałabym się zamykać w jakichś jednych konkretnych ramach, bo dla mnie to też nie jest związane z rozwojem. Jeżeli ktoś jest tylko w jednym gatunku dobry i w jednym tworzy, to tak naprawdę wydaje mi się, że się nie rozwija. Premiera książki 2 dni temu. Powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie dostaniemy imiona śmierci Sylwii Waszewskiej? Na pewno w Empiku, w Świecie Książki, w Bonito, w wielu internetowych księgarniach. Też w wielu księgarniach dla Polonii. Jeżeli ktoś jest za granicą, na pewno uda mu się dotrzeć do tej książki. A jeżeli ktoś jest z Koszalina, to po autograf do filii numer 4 Koszańskiej Biblioteki Publicznej z pewnością będzie można się udać. Dokładnie, zapraszam. Pani Sylwio, dziękuję bardzo za spotkanie. Sylwia Jaroszewicz, pisarka, bibliotekarka, albo bibliotekarka i pisarka, była naszym i Państwa gościem, a jak Państwo macie cierpliwość, żeby poszukać w internecie, to też zapraszamy do wcześniejszych tytułów autorki, czyli Gabriel i Fantazja i Eliksir Sopotu. Myślę, że gdzieś tam w antykwariatach internetowych te książki są. Pani Sylwio, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu serdecznie. Witam naszego gościa, Jarosław Baru, właściciel Teatru Varieté Muza w Koszalinie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chcemy porozmawiać dzisiaj o kulturze i o pandemii i o planach teatru na najbliższe miesiące, a głównie na jesień, ale muszę zacząć od takiej może uwagi, sugestii i pytania. Wraz ze wzrostem liczby osób zaszczepionych, jakieś tam pojawiło się światełko w tunelu nadziei na to, że pokonamy pandemię i że może to się stać być może do jesieni. Ale chciałem Pana zapytać, jako człowieka, który siedzi w kulturze od bardzo wielu lat, był Pan między innymi członkiem Rady Kultury przy prezydencie Koszalina. Czy Pana zdaniem pandemia pokonała kulturę? To znaczy, myślę, że kultury się nie da pokonać. Ona ma wiele tysięcy lat. Zawsze nam towarzyszyła od samego początku. Były zawsze jakieś obrządki. Teatr ma, tak jak się mówi, 5000 lat. Muzyka, to już jest moja opinia, ma 400 lat, bo wcześniej jakieś tam chorały były. Muzyka się kształtowała, ale zawsze kultura nam towarzyszyła i chyba nie wyobrażamy sobie życia bez kultury tak ogólnie pojętej. I czy to będzie pandemia, czy jakieś rządy totalitarne, które próbowały kiedyś tam uporządkować pewne rzeczy, kultura zawsze była, jest i będzie. A jaki był ten rok, marzec do marca, dla Pana teatru? To znaczy, jeśli chodzi o działalność, to co zrobiliśmy, to fatalny, no bo tak naprawdę ten początek, kiedy 2,5 miesiąca byliśmy zamknięci, to jakoś tak wszyscy chyba na luzie podeszliśmy, że no pandemia, ale to nie taka straszna, bo to przecież kilkaset osób chorowało dziennie, tam kilka było hospitalizowanych, dużo szumu, liczyliśmy na to, że trochę jak grypa, że to przejdzie i te 2 i 2,5 miesiąca myśmy zrobili kilka koncertów online, no bo tak naprawdę chciało się już występować
na scenie, zeszliśmy na widownię, żeby być tam, gdzie ta widownia powinna być. No i liczyliśmy, że tak, no czerwiec już został uwolniony, mieliśmy kalendarz na październik, listopad, po prostu zapchany, nie było jednego weekendu, jednego dnia wolnego. Aż tu nagle okazało się, że ta trzecia fala, no tak naprawdę przytrzymała do tej pory, czyli tak naprawdę, no tam jakieś 2-3 tygodnie były uwolnione późną zimą, ale tak naprawdę to bardzo źle to wpłynęło, myślę, na morale artystów, na widzów, którzy jeszcze na początku uczestniczyli bardziej w różnych rzeczach online, a potem nastąpił taki głęboki, głęboki marazm. Teraz nie wiemy, jak to się wszystko skończy jeszcze i kiedy będzie takie prawdziwe odmrażanie kultury. Mamy nadzieję, że niedługo, ale z tego, co można zaobserwować na waszej stronie w mediach społecznościowych, sporo się dzieje i na przykład ostatnio był prowadzony casting na tancerzy, tancerki i wokalistów, wokalistki. Czy to znaczy, że ta grupa będzie się dynamicznie rozwijała, mimo tego, że nie wiadomo kiedy na scenie obejrzą was widzowie? No tak, to znaczy my jesteśmy jednak optymistami i patrząc oczywiście po wynikach zaszczepień, po wynikach, no powiedzmy bez wielkiego optymizmu, ale jednak spadają krzywe, jeśli chodzi o zachorowalność i przynajmniej no to, że liczymy na to, że tych zaszczepionych może być 5, 7, może 8 milionów miesięcznie, no to według wszelkich danych ponad 20-25 milionów, to powinniśmy tą odporność zbiorową mieć, a co za tym idzie, wszystko powinno być uwolnione, wrócić do normy i ta choroba powinna być pod pełną kontrolą. Już tak liczymy, że tak będzie, ale my po prostu bardzo rozbujaliśmy nasz teatr. To się stało chyba gdzieś 4 lata temu, kiedy zaczęliśmy jeździć z koncertami, z gwiazdami po całej Polsce. Nagle okazało się, że mamy tak dużo koncertów po halach koncertowych bardzo wielkich, Torwar Warszawa, Spodek Katowicki. Ja dyrygowałem, przygotowywałem te koncerty, orkiestra 70 osób, chóry z całej Polski, chórki tutaj od nas i łącznie z solowymi występami, że postanowiliśmy poszerzyć, że tak powiem, nasz skład, no bo jeżdżąc, koncertując po Polsce, trzeba coś na miejscu robić. I taki był moment, że zaczęliśmy myśleć o tym 2 lata temu. No niestety właśnie pandemia wskoczyła i nam trochę to przyblokowała, ale przenoszone koncerty, one się odbędą, to znaczy plany mamy już od końca maja i tak naprawdę do października to mamy ponad 40 koncertów w Polsce tylko. Także mamy co robić bardzo dużo, by kolejne jakieś tam produkcje będziemy czy wznawiać, czy po prostu je produkować. Dzieje się bardzo dużo, także potrzebujemy ludzi i na miejscu, i do wyjazdów. Prawdopodobnie będą 2 składy. Jeden skład będzie na miejscu, a jeden będzie wyjazdowy, czyli będziemy się zamieniać. Jeszcze nie wiemy, kiedy i czy ruszą te wielkie koncerty, w których też braliśmy udział. Liczymy na to, że jesienią ruszą. A tak naprawdę myślimy, że gdzieś tam w połowie maja, może pod koniec maja już zaczniemy funkcjonować. Może jeszcze 50% publicznością, ale myślę, że to się będzie działo. I oby tak się stało. Proszę uchylić rąbka tajemnicy, czy ten pierwszy casting wyłonił jakieś ciekawe głosy, jakieś ciekawych tancerzy, czy właśnie są już jakieś szykowane niespodzianki? Tak, jak zawsze. Ja trochę ograniczyłem, bo myślałem tutaj o takim obszarze Słupsk, Szczecinek, powiedzmy Kołobrzeg, żeby z tego okręgu do nas artyści przyjeżdżali. No ale przyjechali z Elbląga, no i to z Wrocławia. Jest duże ciśnienie, młodzi artyści chcą występować i dla nich problem 400 czy 500 kilometrów nie istnieje. Skądś to znam, bo sam taki byłem kiedyś i rzeczywiście człowiek dla fajnej przygody, dla poznania artystów, muzyki, gatunków był gotów jeszcze dalej jeździć po świecie.
Także całkiem rozumiem. Na pewno fajnych tancerzy mamy, świetni wokaliści się pojawili. No na razie będziemy przygotowywali, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. A poza tym fajnie, że jest oddźwięk i tak naprawdę część ludzi powiedziała, że po prostu jak wyskoczyło im tam na Facebooku, że jest casting, to po prostu nic nie myśleli, tylko zapakowali się i przyjechali. Ale to jest fajne, no, żeby takich odruchów nie tylko ze strony artystów, ale tutaj naszych widzów. Zapraszamy oczywiście. Za niedługo myślę, że się otworzymy, a chyba jesteśmy wszyscy stęsknieni kontaktu. Zresztą ta krótka chwila, gdzie udało nam się parę imprez zorganizować, to był jakoś tam chyba luty, marzec, to czuć było taką fajną energię od publiczności i wzajemnie po prostu brakuje nam tego. Kultura to jedno, biznes to drugie. Wiadomo, że tam, gdzie kultura, muszą być pieniądze. Pan prowadząc teatr, a jednocześnie będąc, chyba tak mogę powiedzieć, że jest pan jednocześnie dyrektorem i dyrektorem artystycznym, jedno i drugie musi na szali położyć. Były takie momenty zwątpienia, że w pandemii mówił pan, no to jest trudne utrzymać tak duży obiekt, z dużym zespołem, z bogatym repertuarem i planami. Tak, i to się jakby nie zmienia. Wymaga ekwilibrystyki tak naprawdę to, co robimy. No ale jak się okazuje, że damy radę, no Teatr Varieté Muza jest 12 lat i różne momenty były, lepsze, gorsze. Ponieważ jakby idziemy szeroko, to znaczy różne działania dookoła, no jakoś dajemy radę. Oczywiście pewne zobowiązania są, narastają, ale wszędzie jest zrozumienie i to jest dla nas bardzo ważne. W tej chwili odliczamy, myślę, że już pojedyncze tygodnie do momentu, kiedy zaczniemy funkcjonować i wszystko, myślę, że wróci do normy, ale pamiętajmy, że żeby poziom artystyczny był, żeby mieć grupę artystów, to się nie zbuduje w ciągu tygodnia, dwóch. Często to są długie miesiące, a tak naprawdę lata. Czy pana teatr jest pana teatrem marzeń? Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że długa była pana droga do własnego teatru. No dzisiaj tak naprawdę może pan wszystko we własnym teatrze. Czy to jest dzisiaj to, co pan chce robić? I od razu chciałem zapytać o to, czy pandemia w jakikolwiek sposób, może nie sama pandemia, ale to wielomiesięczne zamknięcie instytucji wszystkich, kultury, zmieniła troszkę pana spojrzenie na to, co teatr powinien robić, wystawiać? To znaczy tak, czy pierwsze teatr pytanie, czy teatr marzeń? Myślę, że tak, ale jakby to przerosło moje marzenia, oczekiwania. Ja przez wiele lat koncertowałem, jeździłem po Polsce, chociażby z kabaretem Koń Polski, 17 lat, w każdym roku 100-120 koncertów. Marzyłem o tym, żeby przyjechać i nie musieć wyjąć instrumentu w nocy gdzieś tam do mieszkania, gdzie mieszkałem na parterze, a garaż miałem 200 metrów obok. Udało się, że, no, że wjeżdżam, mam garaż tam, gdzie mieszkam, ale nie myślałem, że mogę po koncercie na przykład otworzyć sobie boczne drzwi od teatru, pomoże mi ktoś wnieść mój własny fortepian elektryczny i że będę sobie miał miejsce, gdzie mogę mieć właściwie co sobie zamarzę i co będę chciał. Oczywiście jesteśmy prywatnym teatrem i u nas budżetowanie jest bardzo ważne i musimy myśleć o tym, co się da sprzedać, znaczy na co przyjdą nasi słuchacze. Sam jestem dużym fanem jazzu i wiemy, że jazz zawsze wymaga dotowania, a tutaj nam raczej dobrze byłoby, jakby każda impreza przynajmniej się zwróciła na zero. Także jeśli chodzi o marzenia, to absolutnie tak. I teatr tak naprawdę, ale to już dawno mówiłem o tym, że stał się bazą do różnego rodzaju działań, bo pewnie jak wiecie Państwo, początki u nas miały różne wydarzenia, różne zespoły taneczne, różne grupy artystyczne. Jesteśmy też salą, w której goszczą różni artyści, gwiazdy estrady, hip-hopu, tańca z całej Polski. Sami produkujemy też dużo różnych przedstawień, oczywiście w większości muzycznych, varieté, i jakby to się dzieje, natomiast no, ta baza nasza stała się tak duża, że no, mówię, gramy po Polsce, tych koncertów było nawet prawie...